Zapraszamy kolejny piłkarski weekend, tym razem pod znakiem rywalizacji z Motorem Lublin. Pierwszy mecz na stadionie na Rusałce, roczniki 2008, gra z Motorem Lublin. Zaczynamy ten mecz, po nim kolejny rocznik 2009 będzie grał z Motorem Lublin, a jutro w Centralnej Lidze Juniorów U15 rocznik 2006 też zmierzy się Motorem Lublin, ale już na arenie Lublin. A teraz oglądamy wymagania naszych piłkarzy. Za chwilę zacznie się mecz. No i zaczęli grać. Becker w czerwonych strojach, Motor żółty. Koniec pierwszej połowy po błędzie zawodników Motoru. Nasz rocznik 2008 prowadzi 1-0. Przerwa, narada za nami, za plecami i czekamy na drugą połowę. Mecz wyrównany, mokra nawierzchnia, więc utrudnia troszkę grę, ale mecz ciekawy. Koniec meczu, wygraliśmy z Motorem Lublin 2-0. Teraz porozmawiamy z trenerami. PKS! 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 Gratuluję zwycięstwa. Jak mecz? Jak mecz? Zacznę od tego, że boisko dzisiaj było bardzo ciężkie dla obu drużyn. No właśnie, chciałem o tym też porozmawiać. Dziękuję. Oprócz dużych nierówności, to jednak boisko było grząskie, było ciężkie. Natomiast myślę, że my byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Mimo ciężkiego tygodnia nie odpuściliśmy żadnych zajęć. Chłopcy pracowali bardzo dobrze. Uważam, że taktycznie byliśmy o klasę lepszym zespołem od zespołu Motoru. Wiedzieliśmy dokładnie, co będą robić z piłką, a robili się bardzo mało, bo na bardzo mało pozwoliliśmy. Oprócz tego, że środkowi obrońcy kopali dłuższą piłkę i zagrali ze dwie wymiany podaniowe, to tyle w tym meczu z nami. My wygraliśmy 2-0, mieliśmy dużo więcej sytuacji tak naprawdę bramkowych, także jestem zadowolony z zespołu, pracujemy dobrze, było to też dzisiaj widać, jeżeli chodzi o grę w piłkę, mimo trudnego terenu, trudnego boiska. Boisko miało na to wpływ, na grę dzisiaj? Znaczy myślę, że zdecydowanie więcej byśmy jeszcze grali w piłkę, aczkolwiek mimo tego zmienialiśmy centrum gry, co było naszym planem, graliśmy bokami w sposób umiejętny, trzymaliśmy odległości, myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy również z tyłu. Także moim zdaniem byliśmy dużo lepszym zespołem od rywala, i zasłużenie wygrywamy. Gratuluję, jeszcze raz. Zaczynamy kolejny mecz z Motorem Lublin, rocznik 2009, też na Rusałce. Za chwilę zacznie się mecz. No i czekamy na kolejny dobry występ drużyny BKS-u. Prowadzimy 2-0 po ładnej grze, po ładnych akcjach. Czekamy teraz na drugą. Kończy się mecz z Motorem, wynik już się nie zmienił. Wynik 2-0. Druga połowa trudniejsza. Tam za nami widać, że się nasza drużyna. Teraz próbujemy porozmawiać z trenerem. To trudny mecz. To na pewno trudny mecz i ciężkie boisko. Staraliśmy się podejść bardzo wysoko do rywala. No to nam się udało. Mieliśmy trochę też szczęścia w sytuacjach bramkowych dla Motoru. Zagraliśmy swój mecz, taki jak chcieliśmy. Tak zagraliśmy. A druga połowa chyba trudna była. Druga połowa tak, trochę trudniejsza, na pewno trochę szczęścia też mieliśmy, ale chłopcy byli na tyle zaangażowani, że temu szczęściu pomogli. No i bramkarz chyba też pomógł. Obaj bramkarz. Tak, obaj grali w pełnym wymiarze czasowym, znaczy w jeden połowę, drugi połowę. Bardzo fajny mecz. Bardzo się cieszymy, to jest motywujące dla chłopców.
no i taki zawsze gorący ten punkt. Tak, tym bardziej, że tu wszyscy się znamy. Motor, DKS, także, także bardzo fajna nauka dla chłopców. To gratuluję. Dzięki wielkie. Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy strzelców bramek w obu meczach młodzików z motorem Lublin. I tak z rocznika 2008 bramki zdobyli Aleksander Habros i Franciszek Bielecki, a z rocznika 2009 Marcel Kępowicz i Jan Puchacz. No, zaczynamy drugą połowę meczu BKS Lublinianka, Lublinianka BKS. Na razie wynik 0-0. Zobaczymy, jak się potoczy druga połowa. Koniec meczu, wygrana 2-0. Za chwilę spróbujemy porozmawiać z trenerem. Po wygranym meczu. Teraz jeszcze ja to wejdę. Uwaga, wchodzę w kadr. Zabierzmy swoje rzeczy najpierw. To jeszcze poproszę trenera do rozmowy, czy nie. Gratulacje wygranej. Dziękujemy bardzo. Jak mecz? Zapraszam do szatki. Trudny mecz, bo Lublinianka cała drużyna broniła prawie cały mecz i jesteśmy jeszcze na takim etapie, że umiemy operować piłkę tak dobrze, żeby sobie stwarzać sytuację. Zresztą generalnie mamy problem ze stwaraniem sytuacji. Ale na początku były dwie dogodne sytuacje. No, zgadza się, ale niewykorzystane. No, trzeba było konsekwentnie grać, poczekać na błąd przeciwnika, który się akurat przytrafił, strzeliśmy bramkę. No, chcieliśmy pożegnać właśnie tutaj naszego takiego zawodnika, takie serce drużyny, bo wyjeżdża. Ostatni mecz zagrał i chcieliśmy to uhonorować właśnie, żebyśmy wygrali i udało się. Trochę będzie nam szkoda, będzie nam go brakowało, to takie serce drużyny mówiło o Aleksie Gawliku, ale no, takie życie, no. Rodzice wybrali po prostu wyjazd, no i trzeba to uszanować. Nam żałujemy, no, ale dzięki temu gdzieś tam nadarza się szansa grania i innym chłopakom, prawda? Także cieszymy się z kolejnych 3 punktów, dalej się uczymy grać piłkę. I patrzymy pozytywnie do wszystkiego. Mecz się otworzył po tej pierwszej bramce, tak? No otworzył się. No mówię, my też mamy trochę problemów w ofensywie. No nie mamy też takich zawodników kreatywnych, którzy graliby dobrze jeden na jeden w ataku. Nad tym pracujemy, a to nie jest taki proces krótkotrwały, to trzeba dać czasu. Dziękuję bardzo. Ja gratuluję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Rocznik 2005 grał wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Łęczna. Niestety tym razem juniorzy musieli uznać wyższość rywali i przegrali mecz w Łęcznej w stosunku 2-0. Bardzo łatwo grał, kto wie, jak ten mecz by się ułożył, gdyby nie ta bramka. Nie chcę tutaj absolutnie nikogo obwiniać, ale w tej pierwszej z połowie na pewno nie było spalonego przy tej sytuacji, kiedy Igor
wyszedł sam na sam. Mam też mieszane uczucia co do tej czerwonej kartki. Nie wiem, czy tam był faul, ale no, możemy tak zganiać, boisko zweryfikowało to wszystko. No cóż, myślę, że tak naprawdę obiektywnie mówiąc, na to zasłużono zwycięstwo. Łęczna była takim troszeczkę chyba zespołem bardziej zdecydowanym, takim z wiarą. Dużo było takiego pozytywnej agresji w ich gry i po prostu wygrali z nami ten mecz. No cóż, no, liga się nie kończy, jeszcze jest dużo grania. Mamy dużo problemów, bo nie będziemy mieli Dawida w następnym meczu, ale liczę na to, że chłopcy taką pozytywnie się pozbierają i walczymy dalej. Dzięki. Młodzicy grający w grupie srebrnej wojewódzkiej ligi grali kolejny derbowy pojedynek, tym razem z Widokiem Lublin. Na boisku przy ulicy Diamentowej nasi zawodnicy pewnie pokonali rywali przy stosunku 5-1. Bramki zdobyli Mateusz Sałasiński, 2, Kajetan Pożarowszczyk też 2 i Jan Piekutowski. A o meczu rocznika 2009, który grał w lubelskiej Lidze, opowie trener Kamil Młynarski. Witam. Drużyna mierzyła się w Milejowie z drużyną Tur Milejów. Mecz zakończył się wynikiem niekorzystnym 2-0. Niewykorzystane sytuacje naszej drużyny zemściły się, pomimo że na boisku byliśmy lepsi. Jednak wynik oddał zupełnie inny rezultat. Dużo sytuacji podbramkowych, niewykorzystanych. No niestety, zdobywamy doświadczenie w tej lidze i będziemy walczyć dalej. Uczymy się gry, także trzymajcie za nas kciuki. To tyle w dzisiejszym vlogu. Przed nami kolejny piłkarski weekend, pełen emocji, pełen wrażeń. Za nami rocznik 2009 przygotowuje się do treningu za plecami. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego vloga. Szczególnie trenerom, rodzicom, którzy kręcą relacje. Oczywiście tutaj jest adres mailowy, więc zapraszam do współpracy, szczególnie młodsze roczniki, te, które grają w turniejach LZPN-u, o przesyłanie materiałów albo materiałów wideo albo zdjęć. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy na stronę BKS-u, na fanpage na Facebooku i na boiska. Do zobaczenia.